Może być. Nic się nie zmienia. Oświadczenia. Kto się chce oświadczyć? Bardzo proszę. Nie ma oświadczeń. W takim razie, jak nie ma oświadczeń, to 5 minut, a jest oświadczenie jedno. Komu się pan chce oświadczyć? Pan się już oświadczył. Państwo, tak, ja się już oświadczyłem, nawet jest efekt tego. Tak. Ja chciałem tylko, proszę państwa, korzystając z okazji, że jest taka przerwa, ją troszeczkę zapełnić i złożyć życzenia wszystkiego najlepszego z okazji urodzin Dominikowi Jaśkowcowi. Wszystkiego najlepszego. Komu? 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 Bardzo proszę, pani Ania Prokop-Staszewska, bardzo proszę. O, jak się nie było, to się nie było. Rozpoczął pan. Teraz jest i Jurek, Ania. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ponieważ do czegoś się zobowiązałam tutaj, więc po kolei informuję, co zrobiłam. Nie będę mówiła o tego, czego nie zrobiłam. Po pierwsze, działa Uniwersytet Niegasnącej Młodości. Muszę się czymś pochwalić. Z wolontariatem. To jest pierwsze. Drugie, zostałam poproszona o stworzenie jakby sieci dla emerytów, rencistów, dla osób 67+. I państwu to przedstawię. Po trzecie, zobowiązałam się do konferencji na temat smogu i zrobiłam. I muszę powiedzieć, że była niezła frekwencja, ale składająca się głównie, proszę państwa, głównie z ekspertów. Konferencje nic nie pomogą, jeżeli nie będą z nami decydenci. To kolejne konferencje nie mają sensu, ale chcę powiedzieć, że przygotowujemy konferencję, co zrobić, żeby zdrowsze powietrze było w mieszkaniach. W tych naszych blokowiskach, w tych smrodach, gdzie używamy dezodoranty, lakiery i tak dalej. Będzie w październiku. Bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ znów zapraszam grono ekspertów. I będzie mi niezwykle przyjemnie, jeżeli radni miasta wezmą w ten udział, ponieważ każdy powinien dbać o zdrowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Jerzy, a potem pan Stasiu. Pan Jerzy Sonik. Szanowni państwo, ja też w sprawie frekwencji, ale trochę taka przykrej sprawie, można powiedzieć. Była msza u franciszkanów za miasto. Było nas obecnych w sumie w kościele całym. Były 32 osoby. Na te 32 osoby przypadały też 32 strażników miejskich, więc była to najbezpieczniejsza chyba msza w Krakowie. A radnych w Krakowie jest coś chyba 700 ileś dzielnicowych. Ja mam taką propozycję, żeby na drugi raz też dzielnicowi radni o tym wiedzieli. Nie wiem, czy wiedzieli, czy nie, jednak uczestniczyli, bo to przykro. Ja poproszę na przyszły rok, wiedzieli, na przyszły rok poproszę telewizję, to może większa frekwencja będzie. Dziękuję. Proszę, pan Stanisław Zięba, potem Małgosia Jantes. Stasiu. Szanowni państwo, otrzymaliśmy piękne wydanie i należy się wielkie dziękuję dla Jurka i dla jego ekipy. I to jest to, co nas podnosi, dowartościowuje. Natomiast to, co państwo sami w końcu doszli przy procedowaniu jednej z uchwał, ja nie będę wymieniał, jest stratą czasu, bo jeżeli się więcej mówi, niż się robi, to słowa są puste. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę panią Jantus. Szanowni państwo, 28 czerwca, ja jeszcze na przyszłej sesji też o tym wspomnę, w tej oto sali będzie organizowana, myślę, bardzo ważna konferencja, na pewno jedna z pierwszych w Polsce, dotycząca budownictwa dla seniorów. Jest to inicjatywa, która funkcjonuje w różnych miejscach na świecie i w Europie także. Niestety Europa się starzeje, jak wszyscy wiemy, w sposób bardzo szybki. W związku z tym mamy zaproszonych gości ze Stanów Zjednoczonych, z Austrii, z Węgier i dla osób, które są zainteresowane, bardzo serdecznie zapraszam i polecam program. Zresztą państwo dostaniecie zaproszenie osobną drogą. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo proszę pan przewodniczący Tomek Orynowicz. Komisja Sportu.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ponieważ tu każdy z Państwa zapowiada różne ważne komunikaty, dziękuję, zapowiada także własne inicjatywy. Ja także chciałbym, nie wzbudzając kontrowersji, zapowiedzieć inicjatywę uchwałodawczą przeprowadzenia konsultacji społecznych o ograniczeniu czasu pracy w sklepach detalicznych w Wielki Piątek. Mam nadzieję, że nie wzbudzi to żadnych większych kontrowersji. Jestem gotowy udzielać pytań i zapraszam jakby także do prac przygotowawczych ten dokument. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Teodozja Maliszewska. Pani doktorze, pani doktor, pani doktor. Ale może do tej książki trafi. Szanowny panie przewodniczący, panie Dzięki. Prezesie, Dziękuję Wysoka bardzo. Rado. Mam właściwie trzy krótkie informacje. Każdy z Państwa dostał takie zaproszenie i bardzo serdecznie proszę o odszukanie go tam gdzieś w swoich annałach. 5 godzinie 13 podsumowanie 20 edycji konkursu przeglądu Bliżej Świata dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w językach obcych. 20 edycja, kilkaset dzieci co roku bierze w tym udział. Nagrody są naprawdę wspaniałe, a udział radnych zawsze podnosi prestiż tej imprezy i młodzież się naprawdę wtedy bardzo cieszy, bo robi wspaniałe rzeczy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Pragnę serdeczne życzenia złożyć mojemu pryncypałowi w samorządności, z którym rozpoczynałam pierwszą kadencję pracy w samorządzie lokalnym w dzielnicy pierwszej, mojemu pierwszemu przewodniczącemu, którego miałam zaszczyt być członkiem zarządu, Bolesławowi Kosiorowi, bo dziś święto jego patrona. Bolku, wszystkiego najlepszego. I trzecia sprawa. Nie ma dzisiaj, co prawda, na sali, nie doczekał, ale zieloną gruszkę z rąk prezydenta profesora Jacka Majchrowskiego otrzymał niejaki Piotr Rąpalski, dziennikarz Gazety Krakowskiej. Chociaż bardzo często mam ochotę udusić go osobiście, to jednak z całego serca tego osiągnięcia mu gratuluję, bo jest to osiągnięcie, jest to ładna nagroda za język, za sposób posługiwania się językiem polskim i za przedstawianie problemów społeczności lokalnej. A że czasem nam dogryza, no to może któregoś dnia w ciemnej ulicy mu po prostu wlejemy. Ale gratuluję mu tej nagrody z całego serca. Czyli wlejemy mu. Bardzo proszę, czy pan... Wlejemy, nie spijemy. Nie wlejemy. Bardzo proszę, pan Bolesław Kosior, patron. Szanowni Państwo, droga Todziu. Todziu. W dalszym ciągu. Tonę w twoich oczach, a plaża pusta, ratuj mnie metodą usta. Miało być usta. Panie doktorze Friedinger, czy to było usta? Nie było. Szanowni Państwo, ja tylko chciałem w imieniu nas wszystkich jeszcze jako prowadzący serdeczny Bóg zapłać. Życzymy Wam, aby 45-2013 znalazły się Wasze zdjęcia, Ani i Twoje, abyśmy mogli, nasze dzieci kiedyś pokazały, że nasi koledzy tu w tych księgach będą.